kochani, witajcie. Cieszę się bardzo, że mogę tu z wami być. Jestem bardzo wdzięczny też za to zaproszenie i Stefanowi, w ogóle waszym wspólnotom. Ja jestem przez wiele już lat związany z Tychami. Tam jest, w Tychach działa takie centrum, nazywa się Centrum Duchowości. I od tam, z tego miejsca, czy w tym miejscu, posługujemy modlitwą uzdrowienia, modlitwą wstawienniczą, posługujemy takim wydarzeniem jak Tyskie Wytrzy Uwielbienia. Czyli to jest takie doświadczenie chwały Bożej mocy, która rozprzestrzenia się po całej Polsce. I 10 lat temu z tego miejsca właśnie wyszło takie zjawisko jak Wytrzy Uwielbienia, które potem rozpoczęły się wydarzać w różnych miejscach w Polsce i nie tylko. No i od 20 lat mam takie doświadczenie posługi w modlitwie o uzdrowienie, modlitwą wstawienniczą również. Czyli jestem tu po to, żeby się trochę z tym doświadczeniem z wami podzielić. Więc będę spróbował powiedzieć o tym, co jest jakąś takim moim doświadczeniem. Poza tym, że jestem mężem jednej żony, mam dwóch wspaniałych synów, a na co dzień pracuję na Uniwersytecie Śląskim. Jestem wykładowcą akademickim, wykładam filozofię. No więc to z takich informacji o mnie tyle. Moi drodzy, będę mówił o czymś takim, co właściwie ma prowokować, ponieważ to jest prowokacja. Cud modlitwy niewysłuchanej, taki tytuł, to jest prowokacja, dlatego że nie ma czegoś takiego jak modlitwa niewysłuchana. Więc od razu musimy sobie to powiedzieć, ja od 20 lat nie miałem jeszcze doświadczenia, żeby modlitwa była niewysłuchana. To jest straszny zabobon, kiedy w naszym sercu rodzi się takie przekonanie, że Bóg mógłby nas nie wysłuchać. To nie jest myślenie katolickie, to nie jest myślenie chrześcijańskie. Czasami mamy tak, i to jest taka głęboka skaza w nas, ona z różnych źródeł w nas pochodzi, że właśnie Bóg nas nie słyszy, że jest zamknięty na nas, że musimy Go dopiero zwabić czy przynęcić do nas, że nasza modlitwa ma coś wydrzeć z Bogu z serca. To jest straszne zabobon, dlatego że Pan Bóg tak nie działa, On taki nie jest. Psalm 139 mówi, że zanim słowo powstało na Twoim języku, już Bóg je w całości zna. A więc to znaczy, że zanim w ogóle cokolwiek pomyślałeś, zanim się skontaktowałeś ze swoimi pragnieniami, Bóg już to wiedział. I moi drodzy, jeżeli byśmy sobie na moment spróbowali pomyśleć, kim jest ten, do którego zanosimy nasze prośby, to stanie się dla nas bardzo jasne. Nie wiem, czy znacie, na pewno znacie taki fragment Słowa Bożego, gdzie jest powiedziane, że wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Tak? Do mnie ten fragment nie przemawia. Ale mam inny, który bardziej do mnie przemawia. Znaczy nie fragment, ale jak sobie go tak opracowałem, żeby zrozumieć to Słowo Boże, opracowałem sobie i zacznę od takiego przykładu, który bardzo mnie porusza. Moi drodzy, we wszechświecie istnieje coś takiego jak cząstki elementarne. To są takie mikrostruktury, bardzo, bardzo malutkie, i niektóre z nich powstają na skutek promieniowania kosmicznego. Albo innych powstają w innych obiektach, które wydzielają głęboką, dużą energię. Na przykład w Słońcu. Nazywają się neutrina. Neutrino to jest taka cząstka elementarna, która ma masę milion razy mniejszą od elektronu. I w ciągu sekundy przez centymetr kwadratowy powierzchni Ziemi przepływa 65 miliardów takich neutrin. I tak mniej więcej od 4,5 miliarda lat, bo tyle ma Słońce. Jakbyśmy to pomnożyli, to wychodzi liczba, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Niewyobrażalna. Gdyby neutrina miały imiona, Bóg zna każde neutrino po imieniu. Wie dokładnie, w którym miejscu we wszechświecie się znajduje, jakie były, są i będą jego losy i wszystkie możliwe modyfikacje tego losu, które nigdy nie nastąpią. I to nie jest w ogóle żaden trud dla Boga. Wszystkie neutrina w Twoim ciele są policzone. Jesteś ważniejszy od wielu neutrin. To jest straszny zabobon, jeżeli myślimy sobie, że Bóg mógłby nie słyszeć naszego westchnienia, że mógłby się Bóg nie kontaktować z naszymi problemami. Bóg wie, co przeżywasz, wie o tym, czego doświadczasz teraz, w tym momencie, zanim w ogóle Twój umysł spróbował to ogarnąć. Jest potężny, święty, doskonały, wszechmocny.
Święty Tomasz mówił, za chwilę mówił tak: Deum tanquam ignotum cognoscimus, poznajmy Boga jako nieznanego, ponieważ przerasta nieskończenie nasz umysł. I ten Bóg jest zafascynowany, zachwycony, nieustannie skupiony na każdym z nas. On nie odwraca swojej uwagi, w nim nie ma czasu, przemijalności, przestrzeni. Bóg jest nieustannym teraz, jest nieustannie teraz skupy na Tobie. Ten obraz neutrin do mnie przemawia do tego, że Bóg patrzy na Ciebie i na mnie jako na coś niezwykle maleńkiego, co wymaga zaopiekowania. Wiecie, jak jest Ewangelia Świętego Jana i tam jest taka scena, która mnie strasznie urzeka. To jest scena, kiedy już po zmartwychwstaniu apostołowie idą do Galilei, wracają, żeby tam sobie teraz odpocząć. No, właściwie tę rozprawę wykonują nakaz Jezusa. Idźcie do Galilei. Więc idą i nudzi im się, więc rybacy nawet wypływają na jezioro i łowią ryby. Oczywiście nic nie ułowili. No i rankiem nad brzegiem staje Jezus i mówi do nich: zarzućcie sieci jeszcze raz. No, cała ta historia. Piotr się orientuje, że to jest Pan. Skacze do wody, przypływa do brzegu. Ale pierwsze pytanie Jezusa, który stoi na brzegu do nich, brzmi tak: dzieci, czy macie coś jeść? Otóż w tekście greckim nie ma pojęcia dzieci. Jest słowo, które można by oddać polskim maleństwa. Więc wyobraźcie sobie Jezusa, który stoi na brzegu jeziora i mówi do dorosłych chłopów, tak? Maleństwa. Gdybyśmy się spróbowali skontaktować z tekstem greckim Ewangelii, to zobaczymy, że tego słowa maleństwa Jezus używa kilkukrotnie. Na przykład, kiedy mówi tak: pozwólcie maleństwom przychodzić do mnie. Albo mówi: jak nie staniecie się jak maleństwa, dzieciątka, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co to znaczy stać się jak dzieciątko? To nie znaczy zdziecinnieć. To znaczy dać się Bogu zaopiekować. To jest dać się Bogu zaopiekować. Maleństwo to jest ktoś taki, kto jest całkowicie zdany na miłość ojca, której bezgranicznie ufa. Ja mam dwóch synów. Słuchajcie, z nim jest taki numer, że jak oni zaczęli na początku uczyć się pływać, no i zafundowałem im takie lekcje pływania, mają swojego trenera, żeby pływać. No i pamiętam, przeprowadziłem ich po raz pierwszy na te lekcje. I ten trener mówi tak: po pół godziny był bardziej blady chyba niż, nie wiem, kafelki w basenie. I mówi do mnie tak: po raz pierwszy widzę dzieci, które tak nie umieją pływać i tak się nie boją wody. I ja wówczas sobie skojarzyłem taką jedną rzecz, że wcześniej ja po prostu testowałem z nimi taką sytuację, że oni stawali na brzegu, ja byłem w wodzie i oni skakali. Skakali. Skakali na mnie, bo było łatwo celnąć wtedy mniej więcej. I ja ich wyciągałem. Jednego po drugim. A gdybym nie wyciągnął, to ja sobie to pytanie stawiam. Gdybym ja nie wyciągnął. Ale mój Benio i mój Nikodem nie stawiali sobie tego pytania. Oni po prostu walili w tę wodę, bo wiedzieli, że tam jest tata. I że wyciągnie. To jest maleństwo. Moi drodzy, jeżeli spojrzymy sobie na to, czego Bóg od nas oczekuje, do jakiego królestwa chce nas wprowadzić, kto staje się uczestnikiem Bożego Królestwa, to staje się nim ten, który w swoim wnętrzu przyjmuje postawę maleństwa, czyli kogoś, kto jest całkowicie w ufności zdany na miłość Ojca. I moi drodzy, my mamy z tym ogromny problem. Mamy ogromny problem z taką wiarą, która jest ufna. Dlaczego? Ponieważ my od samego początku niesiemy w sobie głębokie uszkodzenie naszej ufności. Taka psychologia wczesnorozwojowa pokazuje, że wielu z nas zostało w takim doświadczeniu pierwszych swoich przeżyć, tak, dziecięcych, przywiązanych pozabezpiecznie do rodziców, do mamy i do taty. To znaczy, że nie mogliśmy w 100% na naszych najbliższych często polegać. I wykształcił się w nas taki mechanizm nieufności, który projektujemy często na Boga. Jeżeli dziecko małe, a potem coraz starszy człowiek, który jest rozczarowany w swoim doświadczeniu ufności, którego bezpieczeństwo jest zaburzone, jeżeli to w sobie niesie, jeżeli to się w nim zbiera,
to nie ma takiej możliwości, żeby w pewnym momencie nie przeniósł tego na Boga. Ponieważ Bóg nie jest pierwszą figurą w naszym życiu. On w doświadczeniu naszego życia przychodzi jako trzeci. Po mamie i po tacie. Więc moi drodzy, musimy uświadomić sobie to, że nasza modlitwa często na starcie jest obciążona takim pozabezpiecznym przekonaniem, że ten Bóg coś może dla mnie knuje. I jest takie przekonanie, o tym też dzisiaj trochę i Marcin i Michał mówili, że jak się zbliżę do Boga, to na pewno jakiś krzyż mi przywali. Bo on tylko czeka, tak, aż po prostu ktoś do niego przyjdzie i żeby mu tak dołożyć, nie? I potem z dziką satysfakcją będzie się pastwił nad nami, jak się będzie męczyć z tym krzyżem. To nie jest Bóg. Dość mamy trudów życia związanych z grzechem, z cierpieniem, żeby Bóg nam cokolwiek dokładał. Bóg nie patrzy na nas w taki sposób. Bóg nas chce zaopiekować, a my się wyrywamy. Moi drodzy, ja mam takie bardzo mocne doświadczenie osób, które pozwoliły się Bogu zaopiekować. I to konsekwencja tego zaopiekowania przez Boga skutkowała uzdrowieniami. Pamiętam dziewczynę, która przyszła do nas, ponieważ w Centrum Duchowości trochę posługuję modlitwą wstawienniczą, modlitwą uzdrowienie. Pamiętam dziewczynę, która przyszła, miała wtedy, bo ja wiem, chyba 14, między 14 a 16, nie pamiętam już lat, Magda jej było na imię. I pamiętam sytuację, kiedy jak ona była w takiej salce, pomieszczeniu, gdzie czekała na momenty wstawiennicze. Ja wszedłem do tego pomieszczenia i miałem silne poczucie, takie głębokie poczucie, że przebywam w tym pomieszczeniu ze świętą, autentycznie. Osobą, która naprawdę jest zjednoczona z wolą Boga. Święty to jest ktoś, kto jest zjednoczony z wolą Boga. Który myśli myśleniem Boga, pragnie pragnieniami Boga. A skąd to poczucie we mnie powstało? Ja nie wiem. Ale zaczęliśmy rozmawiać, ona mi opowiedziała taką swoją historię. Mówi tak. Wiesz, jak miałem kilka lat, moi rodzice mnie porzucili. Czyli wysłali mnie po prostu do babci, ponieważ przeszkadzałam im. I byłam przez tą babcię opiekowana przez kilka lat. Potem wróciłam do domu tylko dlatego, że pojawił się mój brat. I nie miał kto się nim opiekować. No więc skoro już do tego domu mnie przeprowadzili z powrotem, no to musiałam się do czegoś przydać. A po drugie, no, ojciec stwierdził, który miał różne ambicje, stwierdził, że w takim razie no, trzeba byłoby, żeby jakieś sukcesy odniosła. Więc zapisał ją, mnie, ją, tą Magdę, tak, na piłkę ręczną, fałszując jej metrykę. A ponieważ była taką postawną osobą, to trenowała jako juniorka z seniorkami. Zaskutkowało to głębokimi obrażeniami fizycznymi, zniszczeniem kręgosłupa i praktycznie paraliżem. Ona była u nas już praktycznie nie chodząc, o kulach. Do tego okazało się, że ma cały szereg niezdiagnozowanych chorób. I ona właściwie była u nas, prosząc o modlitwę, w takim stanie, kiedy mówiła, że właściwie no jej organizm się wyłącza powoli. Powoli narządy wysiadają jeden po drugim. Ona jest właściwie w takim stanie już, no, no, że tylko czekać, kiedy będzie koniec. I pamiętam, że ja tego nigdy nie robię. Ale nie wiem dlaczego, ale miałem wtedy takie poczucie, że mam ją zapytać o jedną rzecz. W ogóle mi to strasznie trudno przez usta przeszło, ale miałem poczucie, że mam zapytać o jedną rzecz. Że gdyby Pan Bóg poprosił ją, żeby to cierpienie, które przeżywa, zjednoczyła z jego cierpieniem na rzecz uzdrowienia rodziców, czy ona to przyjmie? Słuchajcie, to brzmi aż dziwnie. Ja nigdy tak nie pytam, ale wówczas miałem poczucie, że mam o to zapytać. I wiecie, co mnie zaskoczyło? Ona z głębokim pokojem maleństwa powiedziała: tak, ja chcę nawrócenia moich rodziców. Ja mogę umrzeć. Ja mówię: Panie Boże, będziemy się modlili i o uzdrowienie, i o nawrócenie rodziców. Nie ma albo, albo. Ale wiedziałem, że Pan Bóg chce usłyszeć z jej ust tą gotowość. Życie moje wydaję za nich, ponieważ jestem w zjednoczeniu z moim mistrzem, z moim Panem. Po roku tańczyłem z nim na weselu naszych wspólnych znajomych, się okazało. W pełni zdrowa. Nie wiem, co było z jej rodzicami. Nie wiem, nie mam w tej chwili z nim kontaktu. Ale wiem, że ona się wydała Bogu do dyspozycji.
ufnością. Moi drodzy, często przeżywamy w swoim życiu rzeczy, których nie rozumiemy. Dlaczego ta choroba mnie dopadła? Dlaczego tak jest? Ale to, co nas najbardziej rozpada i zamyka, to jest to przekonanie, że jak gdyby zamyka na Bożą moc, to jest to przekonanie, że Boga przy mnie nie ma. Że jestem opuszczony, odrzucony, że Bóg mnie nie słyszy. To jest jądro cierpienia. Moi drodzy, nie ból fizyczny nawet, ale konsekwencją grzechu, jeżeli mówimy o cierpieniu, o skutkach grzechu, to skutkiem jest to ukryte w większości, prawie w każdym cierpieniu, takie rozpadowe poczucie bycia odrzuconym przez Boga. I Bóg, kiedy dokonuje, rozpoczyna wraz proces uzdrowienia, to chce sięgnąć aż tam. Chce nas wydobyć z tego doświadczenia, takiego poczucia, że On się ukrył, że nie mamy z Nim kontaktu, że nie mamy z Nim bliskości. Często wyleczenie fizyczne jest konsekwencją tego. Często owoce naszej modlitwy pojawiają się wtedy, kiedy my uświadomimy sobie, że jestem maleństwem w ręku Ojca. Że On nie pozwoli zrobić mi żadnej krzywdy i że wie, co dla mnie jest najlepsze. Ja do tej wiary jeszcze chwilkę wrócę, ale jak gdyby w takiej praktyce posługi modlitwą uzdrowienie wielokrotnie kontaktowałem się z takim faktem, że kiedy przychodzi osoba prosząc o uzdrowienie, o modlitwę o uzdrowienie, zawsze nie ma możliwości, żeby tak nie było. Ma jakieś wyobrażenia na temat tego, co się stanie. Czyli na przykład chcę być uzdrowiony, bo chcę i będę wtedy pięknie biegał, chodził, skakał, przestanie mnie boleć, tak? Czyli chcę mieć chore ciało, zdrowe ciało, tak? I mam jakieś poczucie, co ja będę wtedy robił, jak ja będę funkcjonował, jak ja będę żył. Tylko czasami okazuje się, że w ogóle nasze wyobrażenia rozmijają się z tym, jak widzi to Bóg. Zobaczcie, jakie oczekiwania, wyobrażenia mieli Izraelici na temat Mesjasza. Prawda? Oni autentycznie chcieli wyzwolenia. No i dostali wyzwolenie. Na zupełnie innym poziomie. Pamiętacie Syryjczyka Naamana? Gość, którego przywódca wojsk syryjskich, gość, który trąd go dopadł, tak? No i po różnych takich zawiłościach, nie będę tego opowiadał, nie ma czasu, do proroka Elizeusza się dostał i Naaman ma konkretne wyobrażenia, co mu Elizeusz zrobi, tak? Myślał, że zbliży się do niego, pomacha ręką nad chorym miejscem, dmuchnie w to, pogrozi tej chorobie na przykład, tak? Coś tam jeszcze zrobi i trąd ustąpi. Pragnienie, chce być zdrowy i wyobrażenie, na pewno nastąpi to tak i tak. A co mu prorok Elizeusz powiedział? Idź się wykąp w Jordanie, zanurz się tam 7 razy czy gdzieś, prawda? I co mówi Naaman? Znaczy, ja nie mam lepszych rzek u siebie, co się będę w takiej gnojówce zanurzał? Ten prorok chyba zgłupiał, tak? I zobaczcie, tak się przykleił do wyobrażenia, że już chciał zrobić w tył zwrot i wracać do swojej ojczyzny. Tylko na szczęście miał mądrych służących. I mówię mu, chłopie, ogarnij się, skoro już taki kawał przeleciałeś, to wejdź do tej wody, to ci szkodzi, prawda? Jak już jesteś na miejscu, to zanurz się trochę. I co? Wykąpał się i został oczyszczony. Bóg naprawdę nie musi być związany naszymi wyobrażeniami. Mało tego, moi drodzy, czasami nasze wyobrażenia bardzo mocno fałszują nam prawdę o tym, co się w nas dzieje. Kolejny przykład. Pamiętam, przychodzi do Tychów, do Centrum Dowłości taka kobieta, która nie mogła zajść w ciążę. Tak? Od lat miała takie doświadczenie bezpłodności, bardzo takie rozpadowe. I zresztą takich osób jest wiele, ale przychodzi i siada, rozmawiamy i mówi, no proszę się pomodlić o to, żebym odarł macierzyństwa dla mnie. Ja mówię, dobrze, a gdzie jest pani mąż? On mówi, no nie mógł przyjść, bo coś tam, nie, no nie mógł przyjść. I wtedy w tej rozmowie miałem takie silne poczucie, że mam dalej dopytać o tego męża, nie? I pytam się, no ale gdzie jest pani mąż, dlaczego nie przyszedł, co się stało, nie? No i od słowa do słowa doszło do rozmowy i okazuje się, że ona mówi tak, no nie mamy dobrej relacji z tym mężem, tak? Właściwie nasze małżeństwo jest na granicy rozpadu. Właściwie to ja chcę to dziecko, żeby uratować to małżeństwo. Ja mówię tak, czyli pani zamierza użyć swoje dziecko
do tego, żeby ocalić waszą relację. No tak. Czy pani chce użyć swoje dziecko tak do tego, żeby uratować relację? Dziecko nie do tego służy. Dziecko nie ma być narzędziem zaklejenia waszych ran. Problemem nie jest pani płodność. Problem jest to, co się między wami dzieje, tak? Moi drodzy, jesteśmy czasami tak przyklejeni do naszych wyobrażeń, że okazuje się, że to, co nazywamy, to, co wypowiadamy, ta zewnętrzna warstwa, to pierwsze królestwo naszych słów, ono wcale nie musi być właściwą intencją. I czasami to, co jest prawdą w naszym życiu, to, co jest autentyczną potrzebą naszego serca, jest osadzone dużo głębiej. W drugim, albo nawet w trzecim królestwie, o którym zaraz powiem. I teraz, moi drodzy, my często tego nie wiemy. My nie mamy czasami takiego kontaktu bezpośredniego z tym, co najgłębiej w nas. Ponieważ mamy cały szereg rozmaitych obronnych mechanizmów, które sprawiają, że jak gdyby uczymy się żyć tak, żeby nie bolało. Żeby nie bolała nas historia naszego życia. Żeby nie bolały nas rozmaite uszkodzenia, które się w tej historii wydarzyły. Nauczyliśmy się unikać naszych ran, zaklejać je, przypudrowywać. I czasami między raną a intencją jest długa i pokrzywna droga. Ale Bóg widzi ją prosto. I czasami nie dostajesz tego, o co prosisz. Nie dlatego, że Bóg ci tego nie chce dać, ale dlatego, że Bóg chce dać ci to inaczej, lepiej, pełniej i bardziej.